Pan Jan Pieczek. Jesteśmy u pana w domu i mamy coś do opowiedzenia naszym słuchaczom. W domu czy nie w domu, wszystko jedno. Jesteśmy tutaj u państwa, przede wszystkim w internecie u państwa jesteśmy i chcemy kilka wątków, informacji przekazać na temat Towarzystwa Patriotycznego, bo nasza działalność się rozwija. Proszę państwa, są dwa wątki, o których państwu chcę, dwie akcje, o których państwu chcemy wspomnieć. Pierwszy z tych wątków to jest prowadzony przez pana Macieja Świrskiego taki projekt obrony dobrego imienia Polski. I tutaj, proszę państwa, mamy wiele, wiele do zrobienia. No, chociażby ostatni przykład. Pan prezydent opowiadał o wojnie coś, prawda, o obozie w Auschwitz i cały czas używał tego pojęcia, że tę wojnę i ten obóz i to wszystko, te nieszczęścia II wojny światowej spowodowali naziści. W ogóle nie użył słowa Niemcy. To jest z polskiego punktu widzenia olbrzymi błąd, bo to jest jakby wykonywanie polityki historycznej niemieckiej. Niemcy udają, że ich w tej wojnie II światowej w ogóle nie było, prawda? No tak. A naziści przylecieli z kosmosu. Tak, naziści nie wiadomo skąd się wzięli, nie wiadomo gdzie się rozpłynęli. Jednym słowem to jest jeden wątek, to zaraz pan o tym państwu opowie, bo dotyczy to również światowej prasy, która opisuje polski udział w II wojnie światowej w sposób horrendalny, zupełnie zaprzeczenie jakiejkolwiek prawdy. Drugi wątek, proszę państwa, związany z tym w jakimś stopniu, w jakimś sensie, to jest nasz pomysł, żeby urządzić w Polsce dla chętnej młodzieży prawdziwą maturę z prawdziwej historii Polski, ponieważ dorastają już od wielu lat pokolenia młodych Polaków, które to pokolenie nie mają pojęcia, co w historii polskiej się działo. Właściwie są kompletnie pozbawieni tej wiedzy. I za chwilę będę o tym w szczegółach mówił, a na razie pan Maciej o reducie dobrego imienia Polski. Z reduta dobrego imienia Polski www.reduta-dobrego-imienia.polski.pl. To jest przedsięwzięcie, które powstało jakiś czas temu, ale dzięki uprzejmości pana Jana możemy to realizować w ramach Towarzystwa Patriotycznego. O cóż chodzi? Chodzi o to, że od dłuższego czasu, od kilkudziesięciu lat, jest taka sytuacja, że właśnie nie wiadomo, kto tą wojnę rozpoczął, ale wiadomo, że Polacy mordowali Żydów, na przykład. Czyli propaganda historyczna państw, które chcą się pozbyć odpowiedzialności za II wojnę światową, zrzuca odpowiedzialność za tę wojnę na Polaków. No, trzeba się temu przeciwstawić. Z dwóch powodów. Nie tylko sentymentalno-patriotycznych, ale także z powodów bardzo konkretnych geopolitycznych. Otóż nikt za Polakami się nie wstawi w wypadku zagrożenia w ramach paktu NATO, ponieważ będą postrzegani i już są postrzegani jako naród morderców. Dlatego musimy się temu w sposób zdecydowany przeciwstawić i temu ma służyć reduta. Można na tej stronie www, o której powiedziałem przed chwilą, zapisać się do reduty i brać czynny udział w pracach. To chodzi przede wszystkim o informowanie o zniesławieniach, które dotykają naród polski w prasie, w mediach, w internecie, ale także podpisywać petycje, wysyłać listy do redakcji, które piszą zniesławiające teksty. W konsekwencji będziemy działać tak, jak zrobili to Żydzi z Ligą Antydefamacyjną. Jeszcze w latach 50. w Nowym Jorku były w hotelach napisy, że Żydom wstęp zbroniony. Sytuacja się diametralnie przecież zmieniła. I tak samo musimy my działać, żeby dobre imię Polski zostało uratowane w ciągu, no, mamy na to maksymalnie 10 lat. Panie Janie, a teraz o maturze. No właśnie, bo jedno z drugim jakoś tam się wiąże. Ludzie, którzy wyrastają w nieświadomości, młodzi ludzie, jaka jest historia ich narodu, ich kraju, po prostu są podatni na różne manipulacje albo po prostu obojętni. Proszę państwa, to jest nieznośne zupełnie poczucie dla mojej generacji, jak widzi się młodzieńca zatrzymywanego na ulicy, pytanego o najprostsze sprawy, kiedy było powstanie warszawskie albo kto to jest Jaruzelski, jeżeli młody człowiek nie jest w stanie tego powiedzieć. To naprawdę jest coś chorego. No, żaden naród nie może sobie na to pozwolić, żeby kolejne roczniki nie wiedziały, jaka jest historia jego kraju, losy jego poprzedników, poprzednich pokoleń. W Polsce szczególnie jesteśmy atakowani za powstania. To jest taki wątek, który nasi wrogowie, nasi odwieczni zaborcy, czyli Niemcy, Rosjanie,
od trzech wieków niszczący Polskę, bardzo tutaj pilnują, żeby Polaków jakoś ośmieszać, jako takich nieudaczników, którzy ciągle te powstania robią, a właściwie po co, bo powstania nie mają żadnej szansy, czyli historia Polski jest historią klęsk. Otóż to jest totalna nieprawda. Klęską narodu jest niewola. A walka z niewolą jest wielkim zwycięstwem. Polskie powstania są powodem do dumy dla narodu polskiego, ponieważ, proszę Państwa, od trzech stuleci walczymy nieustannie o wolność. I to nie tylko naszą, ale i waszą, jak w powszechnie znanym haśle jest. Natomiast Niemcy, Rosjanie od pokoleń walczą o naszą i waszą niewolę, ze szczególnym uwzględnieniem zniewolenia Polski. Dlatego ta prawdziwa matura z historii Polski, oczywiście zaprogramowana przez profesorów, na czele z profesorem Andrzejem Nowakiem, ta prawdziwa matura będzie dotyczyła całego polskiego losu od zarania, prawda, naszych dziejów. Natomiast ja podaję takie szczególnie teraz istotne powody, dla których warto nauczać polską młodzież polskiej historii, żeby w ogóle wiedzieli, jak się w tym obecnym świecie zachowywać, w świecie szalonej integracji, prawda, europejskiej, cywilizacji ogólnoglobalnej, jakiejś, prawda, medialnej. Jednak trzeba bardzo wiedzieć, skąd się człowiek wziął, kto ten naród upokarza, kto wyciąga z tego swoje korzyści, a kto jest po prostu gapą, gamoniem i nie jest w stanie nawet odpowiedzieć na zadawane wprost pytania. W każdym razie taka koncepcja powstała, taka akcja się rozpoczyna, proszę Państwa, w odpowiednich terminach będziemy ogłaszać na specjalnej stronie internetowej materiały do nauki, ten zasób programowy i później w kolejnych miesiącach wszystkie informacje czysto techniczne, gdzie trzeba będzie się zgłaszać na jakieś testy wstępne, a potem na końcowy egzamin, który już będzie się odbywać, proszę Państwa, albo jesienią, albo na początku przyszłego roku. Jeszcze tego nie wiemy, jeszcze nie wszystko nam się poukładało. W każdym razie taka akcja i taka możliwość uzyskania prawdziwej matury z prawdziwej historii Polski istnieje i cieszę się, że jako Towarzystwo Patriotyczne możemy temu patronować. Dziękuję.